Witam serdecznie w filmie, analizie meczu 10. kolejki już PKO Bank Polski Ekstraklasy między Koroną Kielce a Śląskiem Wrocław. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tradaj! I muszę przyznać, że jest to trochę miły odcinek ze względu na to, że jest to pierwszy film Korony Kielce na tym kanale. Witam wszystkich kibiców Korony Kielce, że w tak miłych okolicznościach się tutaj witamy. Przegrali u siebie ostatnio Kielczanie z Zagłębiem Lubin 0-1, ale wcześniej w 9. kolejce przegrali na wyjeździe w Gdańsku z Lechią 0-2. Śląsk Wrocław natomiast w poprzednim meczu w Pucharze przegrał w Łodzi z Widzewem 0-2. Mówiłem o tym meczu, tu jest odnośnik, zapraszam wszystkich chętnych. A wcześniej Widze zremisowali z Zagłębiem Lubin 4-4. I jest to chyba najlepszy mecz tego sezonu. Jeśli chodzi o zdobycze punktowe Korony Kielce w tym sezonie, tylko jedno zwycięstwo w pierwszej kolejce w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa. A jeśli chodzi o Śląsk Wrocław, jest to nadal do tego meczu. Jedyny zespół niepokonany w naszej lidze, ale dzisiaj się to zmieniło. Wynik spotkania to 1-0 dla gospodarzy z Kielc. Bramkę strzelił Radin. Nowym trenerem Kielczan jest pan Mirosław Smyła i niby prowadził już Koronę Kielce w poprzedniej kolejce z Lechią i w meczu pucharowym z Zagłębiem, ale według mnie i moich analiz i obserwacji zazwyczaj nowe miotły sprawdzają się tak od drugiego, trzeciego meczu nowego trenera. No i tutaj też właśnie się tak stało. Bo jeśli chodzi o Śląska Wrocław, wyszedł na boisko tak naprawdę standardowy skład. A jeśli chodzi o Koronę Kielce, mieliśmy kilka roszad, mieliśmy w obronie Pierzchałę i w bramce Kozioła lub Kozła, nie wiem jak to się odmienia, przepraszam. Zagrał również Michał Żyro oraz Daniel Dziwniel na lewej obronie. I muszę przyznać, że pierwsza połowa była dość słaba. Bardzo słaba. Trochę nie dało się tego oglądać, ale mieliśmy kilka dobrych sytuacji, głównie Płacheta w pierwszej połowie. W trzeciej minucie miał dobrą sytuację Płacheta. Pierzchała razem z Marquezem, czyli środkowi obrońcy Korony, my upilnowali Płachety wychodzącego sam na sam i tu była już taka naprawdę sam na sam sytuacja, że obrońcy byli rozszerzeni tak ewidentnie, a on wyszedł i strzelił wprost w nogi bramkarza. W pierwszej połowie jeszcze była jedna sytuacja, Exposito z główki, a Korona Kielce raczej zdawała się szukać sytuacji takich stykowych na połowie Śląska, żeby móc dać się sfaulować i znaleźć jakiś rzut wolny, który mógłby sprawić zagrożenie pod bramką Wrocławia. No i była jedna taka sytuacja w pierwszej połowie, gdzie byliśmy pod bramką Śląska Wrocław i Szymusik padł na boisko po prostu tylko od położenia dłoni na jego plecach zawodnika Śląska Wrocław, po prostu padł tak, jakby miał umrzeć. Ale mimo wszystko pierwsza połowa była raczej wyrównana, nie było widać żadnej strony przeważającej, ale było też widać lepsze zorganizowanie gry Kielczan, mimo że dużo niedokładności było w niektórych zagraniach. A jeśli chodzi o drugą połowę, to początek należał do Wrocławian, to oni głównie stwarzali zagrożenie pod bramką Kielczan. Dobrze grał Płacheta, naprawdę dobrze gra ten chłopak. I tutaj po raz kolejny plus dla reformy Ekstraklasy o tym młodzieżowcu, bo pewnie gdyby nie ta reforma, to Płachety w Śląsku Wrocław nie było. Ale po pierwszej części drugiej połowy, już ta druga część drugiej połowy, czyli tak od minuty 60 w górę, głównie Korona stwarzała sytuację i potwierdzeniem tego była bramka Radina. Zresztą wcześniej już Kielczanie trafili do siatki, jednak był tam spalony. I według mnie był tam spalony, ponieważ Papadopoulos w momencie zagrania Puczki z prawej strony obserwował uwagę Matusza Putnackiego i było nawet widać w powtórce jak stał. Leciała piłka, Papadopoulos ją strącił, Putnocki stał wryty, czekał na zagranie Papadopoulosa, a piłka potem poleciała do zawodnika Korony i strzelił bramkę i słusznie nieuznany gol. Ale później gol i tak padł po jakichś 3 minutach, świetne zagranie, ale wcześniej duży błąd Łabojki, zawodnika Śląska Wrocław, bramkę strzelił Radin. Później po tej bramce Śląsk Wrocław ruszył do ataków, ale nic z tego. Pierwsze zwycięstwo Kielczan na swoim stadionie w tym sezonie i drugie zwycięstwo ogólnie, a pierwsza porażka Śląska Wrocław w lidze. Czyli jednak ta porażka w Łodzi z Widzewem była przedsmakiem tego, co czeka ich w lidze. Aha, i jeszcze bym zapomniał, szacunek dla wszystkich kibiców, którzy zjawili się na tym stadionie w tym dniu, na tym meczu, ponieważ to już naprawdę trzeba być kibicem w momencie, kiedy twój zespół gra naprawdę źle, bo mecze Korony Kielce w tym sezonie niektóre były tak złe, że nie dało się ich oglądać, a i tak mimo wszystko byli kibice i dla nich największy szacunek.
No i tak jak mówiłem, cieszę się, że witam Kielczan na tym kanale po raz pierwszy właśnie przy takiej okazji, przy przełamaniu się. I przejdźmy do plusów zawodników tego meczu. Jeśli chodzi o Kielczan, na pewno był to Radin, Kozioł oraz Kowacewicz. A jeśli chodzi o Wrocławian, to Płacheta i Pich. A jeśli chodzi o następne mecze obu zespołów, Korona Kielce zagra na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Dobra szansa na kolejne zwycięstwo. A Śląsk Wrocław podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Tymczasem ja Wam dziękuję, zapraszam do innych rzeczy, które tworzę, znaczy innych filmów, które tworzę. W opisie linki, cały protokół meczu, który sam napisałem. I zapraszam na kolejne produkcje. Cześć!